Elżbieta Szczerbak. Dobry wieczór. Zapraszam na program Ekonomia Raport. Dziś zaglądamy na rynek pracy. Europejski Urząd Statystyczny Eurostat podał dane na temat bezrobocia między innymi w Polsce. Informacje są bardzo dobre. Pokazują, że sytuacja jest coraz lepsza. Ale czy to oznacza, że rynek pracy już na dobre nadrobił straty po pandemii i jakie wyzwania czekają przed nim? O tym już za chwilę. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Stopa bezrobocia w Polsce spadła w lipcu do 3,4% z 3,6% według Eurostatu, co oznacza, że liczba bezrobotnych w Polsce w lipcu spadła do 586 tysięcy z 614 tysięcy w czerwcu. Choć nie jesteśmy już liderami na tej liście, jest to czwarty najlepszy wynik w Unii Europejskiej. Niższe niż u nas bezrobocie jest tylko w Czechach, Holandii i na Malcie. Niemniej dane są bardzo dobre. Rzeczywiście tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę spadku bezrobocia od czasu, kiedy obowiązywały te najostrzejsze lockdowny, jeśli chodzi o bieżący rok, ponieważ od marca stopa bezrobocia obniżyła się już o 0,6 punkta procentowego, ponieważ właśnie jeszcze w marcu bieżącego roku ona wynosiła 4%. Więc spadek z 4 do 3,4% to faktycznie jest dosyć istotny spadek. No i też pokazujący, że nasz rynek pracy dobrze radzi sobie w warunkach pandemicznych i ta strata tych miejsc pracy nie jest zbyt duża, mimo obaw związanych z tym, że jednak w wielu branżach te ograniczenia działalności gospodarczej były dosyć istotne i one występowały kilkukrotnie, zwłaszcza ten ostatni lockdown, jeśli chodzi na przykład o branżę gastronomiczną czy hotelarską, przedłużał się on, trwał praktycznie od października do maja właśnie 2021 roku. A to oczywiście mogło mieć dosyć poważne konsekwencje. Przedsiębiorcy zachowali płynność finansową dzięki także wsparciu z tarcz antykryzysowych i także no, biorąc pod uwagę to, jakie trudności doświadczali w pozyskaniu pracowników przed pandemią, mając w pamięci doświadczenia, to jednak firmy bardzo niechętnie redukowały zatrudnienie, zwalniały pracowników tylko wtedy, kiedy było to absolutną ostatecznością. No właśnie mając świadomość tego, że kiedy gospodarka wróci na normalne tory funkcjonowania, no to wówczas ponowne zatrudnienie tych pracowników będzie stanowiło bardzo poważne wyzwanie. I stąd też widzimy, że największe braki pracowników w ostatnich miesiącach pojawiły się w branżach właśnie związanych z rozrywką, gastronomią, hotelarstwem, turystyką. No tam, właśnie, gdzie... Czy to oznacza, że wszędzie jest, we wszystkich branżach jest tak dobra sytuacja, czy są jeszcze jakieś, w których no, trudniej jest to praca? Nie, generalna sytuacja jest dobra. Popyt konsumencki jest bardzo silny tak naprawdę w tych ostatnich miesiącach, właśnie kwartale drugim i trzecim bieżącego roku. Mieliśmy do czynienia wręcz z eksplozją popytu i problemy występują właśnie po stronie podażowej. Z jednej strony właśnie w branży produkcyjnej występują duże zakłócenia logistyczne, trudności z pozyskaniem komponentów, opóźnienia w dostawach, rosnące koszty transportu i to ogranicza tak naprawdę tą skalę produkcji, która mogła być jeszcze większa, biorąc pod uwagę spływające zamówienia. W branżach usługowych, no to właśnie brak pracowników jest tym czynnikiem, który poważnie ogranicza tą działalność i tak naprawdę brak pracowników znowu wysuwa się na czoło tych problemów, tych czynników, które najbardziej ograniczają rozwój firm, czyli tak naprawdę wracamy trochę do tej sytuacji, której przedsiębiorcy doświadczali również przed wybuchem pandemii. Okazuje się, że tak naprawdę mimo tych ogromnych szoków i zmian, które były wywołane przez sytuację pandemiczną, to tak naprawdę jeśli chodzi o warunki funkcjonowania na rynku pracy i te problemy, które doświadczają pracodawcy, to wracamy trochę do sytuacji, z jaką już trochę mogliśmy się oswajać przed rokiem 2020. No i właśnie paradoksem jest to, że obecnie
tych pracowników zaczyna najbardziej brakować w tych branżach, które były najmocniej dotknięte lockdownami, czyli właśnie, jak już wspominałem, gastronomia, turystyka, hotelarstwo, rozrywka, rekreacja. Ponieważ te firmy no, musiały jednak w większym stopniu niż inne redukować zatrudnienie z uwagi na ich trudną sytuację i ci pracownicy po prostu poszli pracować w innych branżach. I teraz oni nie wracają do tych firm, które ich musiały zwolnić w czasie lockdownu i to powoduje, że rzeczywiście w tym okresie właśnie wakacyjnym bardzo trudno było pozyskać pracowników, którzy po prostu obsługiwali bardzo duży popyt na krajową turystykę. Dane Eurostatu, o których już mówiłam, one się różnią nieco od danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przypomnijmy, według naszego GUS-u stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,8%. Skąd te różnice? To jest kwestia metodologii badania. Niemniej, co jest brane pod uwagę, które dane tak naprawdę są bardziej realne i bardziej odzwierciedlają sytuację na rynku? Na ogół się wskazuje, że są to dane Eurostatu, ponieważ one faktycznie zmierzają ku temu, by określić faktyczną liczbę osób, które rzeczywiście nie mają pracy i faktycznie poszukują. Ponieważ jeśli chodzi o dane GUS-u, chociaż GUS tak naprawdę publikuje oba te wskaźniki, również ten Eurostatowski, który później wykorzystuje Eurostat, natomiast jeśli mówimy o tych danych w cudzysłowie GUS-owskich, to mówimy o wskaźniku bezrobocia rejestrowanego. Więc tutaj chodzi po prostu o liczbę osób, które są zarejestrowane w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, formalnie poszukujące pracy. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że część tych osób faktycznie tej pracy nie poszukuje, ponieważ zależy im tylko na przykład na tym, żeby posiadać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast w praktyce tej pracy nie poszukują, dlatego że są bierne zawodowo, albo też na przykład pracują za granicą, albo wykonują tą pracę po prostu w szarej strefie, w nieformalnej sferze gospodarki i potrzebuje tego osoby bezrobotnej po to, by mieć uprawnienia ubezpieczeniowe. I dlatego też powszechnie przyjmuje się, że ta miara właśnie wynikająca z badań aktywności ekonomicznej ludności, czyli tych tak zwanych właśnie wyników czy wskaźnika bezrobocia podawanego przez Eurostat, to bardziej precyzyjnie oddaje właśnie skalę zjawiska bezrobocia w naszym kraju, które no, biorąc pod uwagę to, że obecnie to bezrobocie wynosi 3,4%, jest zjawiskiem absolutnie marginalnym i faktycznie ta stopa bezrobocia oscyluje w granicach tak zwanej naturalnej stopy bezrobocia, czyli po prostu stanu pełnego zatrudnienia w gospodarce. Wspomniał pan o tym, że przedsiębiorcy w czasie pandemii niechętnie zwalniali pracowników, co było między innymi też zasługą wsparcia, jakie mogli uzyskać. Ale czy wycofywanie tarcz nie spowoduje zwiększenia właśnie bezrobocia? Nie wpłynie na to? Istniała taka obawa, ponieważ tarcze antykryzysowe wymagały utrzymania określonego poziomu zatrudnienia w firmach, ponieważ w innym razie firmy musiałyby zwracać pomoc i stąd miały bardzo silną jakby motywację do tego, żeby przynajmniej w ciągu roku od uruchomienia tego wsparcia ten poziom zatrudnienia się nie zmniejszał. Natomiast po tym, kiedy oczywiście już to zagrożenie zwrotu wsparcia zniknęło, no to oczywiście była obawa o to, że później te zwolnienia mogą przybrać większą skalę i ponownie mogą występować. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że gospodarka w międzyczasie zdążyła się odmrozić, mamy do czynienia z bardzo silnym popytem konsumenckim i firmy mają przede wszystkim problemy właśnie po stronie podażowej, czyli z jednej strony właśnie brak komponentów, brak surowców, później w dostawach, ale z drugiej strony również brak pracowników, dzięki którym mogliby właśnie realizować te dostawy towarów i świadczenie usług, no to w takich warunkach firmy no, nie redukują zatrudnienia, ponieważ byłoby to absolutnie działanie na ich niekorzyść, ponieważ firmy nie cierpią na nadmiar
pracowników przy braku zamówień, tylko wręcz przeciwnie, popyt jest ogromny, liczba zamówień jest ogromna, natomiast problem jest to, by zrealizować te wszystkie zamówienia, zaspokoić cały ten popyt ze strony konsumentów oraz klientów biznesowych i stąd też poszczególne branże dążą do zwiększenia poziomu zatrudnienia. Jedną z największych barier dla rozwoju ich działalności jest właśnie brak rąk do pracy. A z czego on wynika? Czy to są kwestie niedopasowania rynku pracy, niedopasowania kompetencji do potrzeb przedsiębiorców i firm, czy też kwestie związane z demografią? Częściowo to jest kwestia niedopasowania kompetencyjnego oraz geograficznego, ponieważ jakby ten oferty pracy są w innych miejscach, gdzie są osoby, które potencjalnie by tej pracy poszukiwały. Ponieważ choć oczywiście wskaźnik bezrobocia mamy na bardzo niskim poziomie, to oczywiście mamy bardzo dużo nadrobienia w stosunku na przykład do krajów Europy Zachodniej, jeśli chodzi o wskaźnik aktywności zawodowej. Wciąż mamy dużo osób biernych zawodowo, które po prostu nie uczestniczą w rynku pracy i może mogły pracować, ponieważ są to osoby w wieku pracującym. I tutaj rzeczywiście powodów jest wiele. To jest właśnie niedopasowanie kompetencyjne. Te osoby już zniechęciły się do rynku pracy i w ogóle nie poszukują pracy, ponieważ w poprzednich latach długo i bezskutecznie poszukiwały i po prostu się zniechęciły. Ale są to też osoby, które nie uczestniczą w rynku pracy ze względu na obowiązki rodzinne i opiekuńcze. Zarówno związane z opieką nad dziećmi w rodzinie, jak też i osobami starszymi, które wymagają już ze względu na stan zdrowia stałej opieki, która jest świadczona po prostu przez członków rodziny, które z tego powodu rezygnują z pracy zawodowej. I to jest bardzo liczna grupa, którą faktycznie poprzez lepsze stworzenie systemu opieki instytucjonalnej nad osobami właśnie starszymi albo nad dziećmi, albo też poprzez wdrożenie bardziej elastycznego modelu pracy, na przykład upowszechnienie pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, czy właśnie telepracy, która też, czy pracy zdalnej, która się trochę upowszechniła dzięki pandemii, oraz także elastycznemu kształtowaniu grafiku pracy, czyli nie tego, że pracujemy w stałych z góry określonych godzinach, tylko pracownik może w sposób elastyczny kształtować to, kiedy pracuje, a kiedy właśnie poświęca się innym obowiązkom, niekoniecznie zawodowym, ale na przykład właśnie rodzinnym, no to wówczas moglibyśmy osiągnąć wyższy poziom partycypacji w naszym rynku pracy, ponieważ tak naprawdę mamy wciąż w Polsce około 2 miliony osób, które mogły podjąć pracę, są w wieku pracującym, jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego, ale nie pracują właśnie ze względu na różnego rodzaju obowiązki, które w przypadku, gdybyśmy ułatwili właśnie im, czy trochę odciążyli te osoby, jeśli chodzi o wykonywanie tych obowiązków, no to wówczas właśnie mogłyby one z powodzeniem realizować się także zawodowo, co byłoby z korzyścią ogólną. Te osoby również dzięki pracy także realizowałyby swoje cele, osiągałyby dodatkowy dochód, a także dla firm byłaby to ogromna pomoc w tych warunkach niedoborów rąk do pracy na rynku. Rynek pracy czekają więc spore wyzwania, między innymi te, o których pan mówił, ale także te dotyczące demografii. Starzejące się społeczeństwo to problem, o którym od dawna się mówi, ale coraz częściej pojawiają się szacunki mówiące o tym, że w 2050 roku około 1/3 naszego społeczeństwa będą stanowić osoby w wieku powyżej 65 roku życia. Jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę i rynek pracy, na całą gospodarkę? Będzie miało to bardzo duży wpływ na naszą gospodarkę, ponieważ z jednej strony będzie zwiększać się część naszego społeczeństwa, która będzie przechodzić na emeryturze, będzie zależna od świadczeń socjalnych, świadczeń emerytalnych. Z drugiej strony ta część, która do tej pory finansowała system ubezpieczeń społecznych poprzez wpłacanie składek na świadczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe czy chorobowe, ta część społeczeństwa będzie się kurczyła, więc będziemy mieli do czynienia z zjawiskiem polegającym
na stopniowym wzrostu tak zwanego wskaźnika obciążenia demograficznego, czyli właśnie tej liczby osób, które są zależne po prostu od transferów, które de facto podchodzą jakby z potrącania części wynagrodzenia tych osób, które pracują. Więc na pewno tak będzie... naprawdę najbardziej odczują ten kryzys demograficzny osoby w wieku produkcyjnym, które będą obciążane kosztami związanymi z właśnie utrzymaniem tej grupy społecznej seniorów. Tak, no na pewno będziemy stali przed bardzo dużymi dylematami, tak? W jakim stopniu zrównoważyć właśnie nasz system ubezpieczeń społecznych, system płatkowy w takich warunkach, ponieważ wiadomo, z jednej strony tej coraz liczniejszej grupie emerytów chcemy zapewnić adekwatne świadczenia emerytalne, by te emerytury nie były głodowe, żeby faktycznie pozwalały one na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych tych osób i zapewniały utrzymanie tego poziomu życia, przynajmniej na zbliżonym poziomie w stosunku do tego, jakie miały te osoby w czasie swojej aktywności zawodowej. Z drugiej strony, w jaki sposób zapewnić właśnie te adekwatne świadczenia emerytalne i jednocześnie nie obciążając nadmiernie osób pracujących, ponieważ wiadomo, że w takich warunkach będzie rosła presja na to, by rosło opodatkowanie pracy, po to, by finansować deficyty w systemie ubezpieczeń społecznych, albo po prostu podnosić poziom składek na świadczenia społeczne po to, by finansować wyższe kwoty ogółem wypłat właśnie na cele emerytalne. I z drugiej strony to oczywiście będzie ograniczało opłacalność pracy, dochody osób pracujących. No będzie też czynnik, który na przykład może powodować, że częstsze będzie zjawisko emigracji z naszego kraju, osób w wieku produkcyjnym, co na pewno tylko bardziej pogłębiałby problemy związane z utrzymaniem systemu emerytalnego. Więc na pewno te wyzwania będą spore i musimy się na nie przygotować w taki sposób, aby znaleźć właśnie odpowiednią równowagę w odpowiedzi na te problemy. Czyli potężne wyzwania czekają rynek pracy. Do tematu będziemy wracać. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Elżbieta Szczerbak, do zobaczenia.